Rudy? Jego ojciec był w niemieckim wojsku. Pracował razem z Niemcami. I był w Lublinie na zamku przy więźniach i bił więźniów. I dwa więźnie uciekło, poznali, że on. I przyjście powiedzieli to. I on przyjechał na przypustkę. I tu przyszli te, zabrali i gdzieś się podział, zadusili, gdzieś zakupali i tyle. A wiele było, kto współpracował z Niemcami? Byli. Był z moją siostrą, jeszcze był żeniony. A im coś obiecali? Ale ona go wygnała, kiedy widziała, że tak tylko wygnała całkowicie. Gdzieś w Lublinie jakoś babu siedział, ale już nie żyje, już zdech. Inne dać, jak będą współpracować, tymczasem moim dał. Całą Ukrainę, czy kawałek? No. Obiecali. A miał za mój szybę dać tym Rumuńcom. I co dał? Tam przecież tyle wiosek wysiedlił, ale partyzantom, Armia Krajowa, BH i inne. Walczyli z nimi, wybili wiele tam Niemców, wybili i skończyło się. On przegrał wojnę i skończyło się. Ukraina. Że jak będą zabijać polskich ludzi, to będzie miała Ukraina, będzie Ukraina. I tak szkolił tych chłopa. I wydał im broń. I nastawiał naprzeciw? Tak. Nastawiał naprzeciw armii polskiej. Czy armii polskiej, która była pod zaborem radzieckiego, jako no, takiego... No przecież te, co byli za Bugiem Polacy, to wszystkie byli wzięte do wojska, na wojnę. Stalin wziął, rozumiesz? To i byś... walczyli, tam wojna, a tutaj te UPA też po swojemu walczy. To 120 tysięcy zginęło polskich ludzi przez UPA, a UPA 80 tysięcy, nadawali represalia. I oni tu przychodzili na tę stronę i to ich łapali i rozstrzeliwali polskie ludzie. To byś UPA walczyła z Polakami nie jako z polskiej nacji, a tylko jako z radzieckimi Polakami. Że liczyli, że to wojska radzieckie, to jedno to samo i no, obiecali Ukrainę dać. Bo tutaj taki jest, co Miód sprzedaje, to on był na tej wojnie z armią radziecką, rozumiesz, bo przeszedł od Lenina do Berlina z frontem i przeżył, tam nie był raniony, ale tam wszystkich nie, też nie wybiło na wojnie, tylko różnie było. Po co? Wyżynili. Rumunów. Polaków. A Rumunów nawozili, że będą gospodarzyć. Bo to najlepsze. Hitler. Tak. Wysielał Polaków za mosty. Bo to najlepsza ziemia, pierwsza klasa ziemi. To najstare polskie miasto. Tak. I oni, ale BHAK, tam inne organizacje partyzanckie, nawet i ruskie partyzanty byli tutaj. I też walczyli tam i nie puścili, nie dali im wysiedleń więcej. Radzieckie partyzanty walczyli? Byli też. Czy UPA razem? Z Polską. Ale nie UPA? Nie. UPA za Bugiem na razie był. No. A już później jak front przeszedł na tę stronę, to oni przeszli i na Biszczady tam, w góry. To chcieli Polaków wysiedlić i zapuścić tam Rumunów, tak, żeby oni tam żyły i Rumunów i Węgrów, no, bo oni byli wzięte do wojska, bo oni za Bugiem byli na wojnie, te narody wojska. Za Hitlera. A polskie nie byli, prezydenta Warszawy, jak wpadli do 40, zabili. Prezydenta tak. Warszawy. I nie było komu podpisać, rozumiesz? Żeby tego. A tam nie zabili tych Węgrów, Rumuńców, to musieli dać im wojsko na wojnę.
I potem jak Hitlera to nie udało. Że myślę, żeby Niemiec wygrałby, to dałby Ukraińcom swoją ziemię. No, był dał. Kulę w łeb, powinnałby. Albo pod swoim dowództwem. Albo pod swoim dowództwem. Jak nie będzie stosował, to na Majdanie do pieca, do komory gazowej i w porządku. A myśleli, że będzie Ukraina niepodległa? Tak. Gdzie tam? Żadne. No a przecież te, co walczyli, armia ta radziecka, to im ten Stalin obiecał, że im da coś tam, Ukrainę czy coś, to a później jak przyszli z wojska, już byli wolne, dopominali się, to wystrzelał wszystkich i już. No. To Stalin też opiecał. A on jemu nie było różnicy, czy Polaka, czy Ukraińca, czy Rosjana, czy Sowieta. Strzelał po kolei wszystkich. To kto? Stalin. No, wiadomo. A nie wiesz to co? I też twoich strzelał. Miało miejsce w roku 1846. Władze lokalne w Austrii chyba wpadły w panikę. Stanąwszy w obliczu zagrożenia w postaci niewielkich grupek uzbrojonej polskiej szlachty, szykującej się do wymarszu na miejsce spotkania w Krakowie, starosta obwodu tarnowskiego Johann Brein von Wallerstein zwerbował do pomocy miejscowe chłopstwo. Postarał się w szczególności o wsparcie ze strony Jakuba Szeli, krewkiego chłopa ze wsi Smarzowa, znanego z wygranych sporów z miejscowymi dziedzicami. Szela zabrał się do dzieła, organizując bandy chłopów pańszczyźnianych, którym obiecano uwolnienie od pańszczyzny w zamian za wystąpienie przeciwko panom. Wśród zamętu napadano na majątki biorących udział w spisku ziemian, szlachtę, dziedziców, rządców i stawiających opór urzędników wyrzynano z zimną krwią. Niewinni cierpieli pospołu z winowajcami. W krótkim czasie chłopskie bandy zaczęły na dowód swej gorliwości posyłać władzom obcięte głowy szlacheckich ofiar. Zdaje się, że w niektórych przypadkach zapłacono im za ten towar solą. Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Niewielkie szlacheckie powstanie przekształciło się w bunt chłopski o szerokim zasięgu. W niektórych okręgach zrównano z ziemią 90% szlacheckich dworów. W okolicach Bochni atakowano wszystkich bez wyboru austriackich urzędników. W Tatrach we wsi Chochołów grupa górali dowodzona przez miejscowego księdza wikarego i jego organistę wzniosła w górę sztandar niepodległości Polski. Minęło prawie 3 tygodnie, nim wojska austriackie, których przybycie opóźniło powstanie w Krakowie, zjawiły się, aby przywrócić porządek. Do tego czasu wymordowano ponad 2000 polskiej szlachty. Pozostali na placu boju uczestnicy zapustów zostali rozpędzeni. Szelę aresztowano dla zachowania pozorów, ale wkrótce wynagrodzono jego trudy, przyznając mu rozległy majątek na odległej Bukowinie. Dla władz austriackich był to groźny przykład ekscesów, do jakich może doprowadzić lojalność w równej mierze co rebelia. Polakom natomiast brutalnie uświadomiono, że nie można liczyć na to, aby mówiący po polsku chłopi wsparli polską szlachtę w jej patriotycznych przedsięwzięciach. Ale dla chłopów było to wyzwalające doświadczenie o pierwszorzędnym znaczeniu. Raz strząsnąwszy ze siebie feudalne więzy, niezbyt byli skłonni poddać im się na nowo. Wycofujący się Rosjanie przyjęli taktykę spalonej ziemi. Wsie równano z ziemią, koleje, mosty i fabryki demontowano, szyby naftowe w Borysławiu podpalono.